Kolejny, który zmarł na szkarłatną plagę. No i niestety, ale nasi rebelianci zostali wybici w bitwie pod Bockhorn. Niestety, ale nasi ludzie próbowali zaatakować naszego przeciwnika podczas jego szturmu i niestety skończyło się to tym, że przegrali. Mamy tutaj kolejną propozycję, podczas której możemy zaimplementować nowe sposoby leczenia rannych, a przede wszystkim leczenia chorób. Biorąc pod uwagę fakt, że nowe te sposoby się przydadzą w naszym królestwie, zapłaćmy i zafundujmy te badania. Zwiększy się dzięki temu odporność naszego królestwa i naszych ziem przeciw chorobom. I u nas właśnie choroby przepadły, tak samo jak i wszędzie indziej. Jeżeli stracimy wszystkie ziemie, istnieje całkiem spora szansa, że zmienimy w tym wypadku wasala. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Lord Burmistrz Torbjörn z Morvunal stwierdził, że będzie chciał zmniejszyć wojska, które muszą być oddelegowane na wojnę, gdy zajdzie taka potrzeba. No cóż, biorąc pod uwagę fakt, że ledwo sobie dajemy radę na tych wszystkich innych wojnach, to będzie zła decyzja. Królowa Agnie jest już całkiem stara i średnio idzie jej to rządzenie. Przynajmniej nie wznieca się tyle buntów, co za poprzednich władców. Interesujące jest to, że stolica Hafingaru nie znajduje się w Samotni, a w Zimnej Skale. To jest naprawdę absolutny ewenement. Stolica tego terenu tutaj, w Zimnej Skale, to jest naprawdę dziwne. No i kolejna plaga wybuchła, znowu szkarłatna. Już na wszystkich terenach. Nasza stolica oczywiście jest w Wichrowym Tronie, bo jakże mogłoby być inaczej. Nasze wojska oblegają Riverwood, ale muszą się wycofywać co chwila, gdyż nasz przeciwnik posyła drobne oddziały, by przepłoszyć naszych bojowników. Jednakże skończy się to zaraz potyczką i prawdopodobnie przegramy ponownie. Wojnę już prawie przegraliśmy. Na razie jest to całkowicie walka z niedobitkami. Miejmy nadzieję, że ten stan rzeczy nie utrzyma się długo i szala przewyższy się na naszą stronę. Zwiększmy nasze podatki poprzez magię. Może dzięki temu więcej ludzi do nas przyjdzie. I dzięki temu... Znaczy więcej ludzi, więcej pieniędzy do nas dojdzie. Do naszego skarbca. Halvor jest już dorosły. Został on doświadczonym barbarzyńcą. Bardzo dobrze. Utrzymał świetne cechy. No i jest oczywiście szczękami Akatoszy. Został przez niego pobłogosławiony. Ma również świetne modyfikatory bojowe. Do ataku, do poruszania się. Będzie bardzo dobrym wojownikiem. Biorąc pod uwagę jego znak Artronacha, to już w ogóle. No, jest on naprawdę świetnym dowódcą bojowym. Naprawdę nadawałby się na władcę następnego. Ale żeby to zrobić, trzeba będzie zmienić nasze, jakby to powiedzieć, prawa. Ale nie ma to wielkiego sensu, bo Halvor będzie właśnie dobrym dowódcą bojowym, a lepiej, żeby król nie uczestniczył w zbyt wielu bitwach, bo może się to dla niego skończyć przez przypadek źle. Mamy teraz Ulfrika. No proszę, Ulfrik jest cesarski. Nie jest już Nordem. Ale kulturę ma nordycką. Mamy więc Unę, Tyrona i Ulfrika. Ciekawe, kim Ulfrik zostanie, to się okaże w przyszłości. No niestety, ale Argin ma na złą nowinę. Gdy opatrywała rannych i chorych, miała kontakt z jakąś chorobą.
przez to niestety być może sama zachoruje. No i niestety dostała okropnej choroby, która zwie się konsumpcja magii. Jest to magiczna choroba, która sprawia, że no i niestety Argi zmarła z powodu tej choroby dosyć szybko. Więc jest to magiczna choroba, która obniża inteligencję chorego z każdym dniem. No i niestety szybko kończy się śmiercią. Mamy więc miejsce na magistra i na niech to będzie Una w tym wypadku, która zostanie naszym magiem bojowym. Mamy oczywiście syna, który nie ma na razie ziemi i nie możemy za bardzo coś z tym zrobić. Oczywiście może już dojść do ślubu, więc niech tak zostanie. Życzmy im więc szczęścia. Nasze tereny są dalej pod okupacją Cyrodylianskiego Imperium, które jest naprawdę wszechpotężne, bo ciągnie się aż od Wysp Imperialnych po North Point. Interesujące jest to, że mamy tutaj Imperatora i Króla North Point. Król North Point i Imperator całego Imperium. Mamy tutaj właściwie ze dwa królestwa co najmniej. Patrząc na inne tereny, jedynie Elsewhere jest stałe, a reszta się zmienia. Nibenei tu widzę praktycznie się nie porusza dalej. Zostaje mi więcej na swoich terenach. Ale powstała tutaj prowincja Blackmarsh. Jest to całkowicie niezależna prowincja. To jest właśnie o tyle ciekawe, że tutaj może rozwinąć się coś nowego, coś ciekawego. Może to będzie w przyszłości nowe królestwo, zobaczymy. Morrowind również jest stałe i nie ma tutaj jakichś większych zmian. No i niestety większość ludzi tutaj żyjących na północy, na terenach Zimnej Hordy została praktycznie już pokonana przez Armię Nieumarłych, która cały czas zmierza na południe. Kto wie za ile lat ta właśnie mroźna horda przepłynie wyspy, zdobędzie Solzheim albo i nasze nordyckie tereny. Miejmy nadzieję, że nie będzie to prędko, ale zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Jeden z naszych terenów został odbity i teraz wróg oblega go ponownie. Nie zmienia to jednak faktu, że cała wojna jest przegrywana. Mamy całkiem sporo wojska, jednakże to nie wystarczy. Jedyną naszą nadzieją na pokonanie wroga byłoby wynajęcie najemników. Tylko niestety pojawią się oni w białej grani. Nie zdążyliby uciec, prawdopodobnie. Trzeba coś zrobić, żeby albo biała grani została zdobyta i wróg ją opuścił, albo przenieść naszą stolicę do Skerstone na czas nieokreślony. Ale wtedy będziemy musieli zrezygnować z białej grani na bardzo długi czas. Nasza prowincja jest też oblegana przez niewolników, przez ich łowców, a jest to spowodowane tym, że na wojnie i tacy się zdarzają. Na naszych terenach jest również mnóstwo bandytów i złodziei, a wszystko to jest winą wojny. Niestety jednak jeżeli przeniesiemy naszą stolicę do Skerstone, to przez następne lata nie będziemy mogli jej zmienić już. Nie będziemy mogli zmienić stolicy, a zatem utkniemy ze Skerstone jako naszą stolicą, jednak wydaje mi się, że to jest niestety konieczność w obecnej chwili. Dzięki temu nasi wynajęci najemnicy pojawią się w Skerstone. Mamy tutaj całkiem potężną bandę najemników, którą wyślemy do terenów południowych Riverwood, która połączy się z Armią Królowej, a dzięki temu być może uda nam się wygrać wojnę. Bo jeżeli tę wojnę przegramy, stracimy większość naszych ziem.
Na razie musimy zdobyć morale, dlatego też postarajmy się, by nasi żołnierze jak najlepsze je utrzymali. Ok, nasi żołnierze zaraz będą mieli już gotowe morale, a my odeślijmy nasze wojska. Coś czuję, że to się niestety nie uda i nasz manewr zostanie przechwycony. Mamy przewagę, ale... Niestety, ale to się nie powiodło, ach! I cóż zrobić w tym wypadku? Miejmy nadzieję, że wojska, które do nas dołączą, wystarczą. Będzie to praktycznie drugie tyle wojska. Teraz jeżeli... O, Holender! Zostaliśmy praktycznie zgnieceni, ale jeżeli zrobimy jeden interesujący manewr, co my możemy na szybko wynająć? Dobra, poślijmy więc naszych żołnierzy wszystkich do białej grani. Będzie to całkiem sporo żołnierzy już. Stracimy wszelkie nasze pieniądze, ale dzięki temu być może uda nam się uratować królestwo. No niestety, ale mamy teraz wojnę z Arcturusem Shamlanem, który wypowiedział nam wojnę na temat... Znaczy Shaurusem Shamlan, który wypowiedział nam wojnę dotyczącą odzyskania kolowiańskich posiadłości. Oczywiście mamy też kolejną wojnę z Lordem Bandytów, Arcturusem. No, rzeczy nie zapowiadają się zbyt ciekawie dla nas. Oczywiście nasze armie jak zwykle idą bardzo powoli. Miejmy nadzieję, że nasza armia po dotarciu na nasze tereny połączy się w jedną silną armię. Ale niestety straciliśmy już Riverwood. Nasz władca skapitulował. Dlatego stwierdzam, że straciliśmy jedynie pieniądze. Dlatego też możemy zwolnić najemników i pogodzić się ze stratą ponad 200 monet, które tak długo zbieraliśmy. Spróbujmy więc w takim razie zwiększyć przypływ naszych pieniędzy do naszego skarbca. Najpierw jednak skupmy się na zwiększeniu naszego garnizonu całkiem szybko. Miejmy nadzieję, że te 2 monety na miesiąc dla nas wystarczą. Świetnie, mamy również kolejną wojnę, tym razem z Haffingarem, podbój Pale, a my już odwołaliśmy nasze armię najemników, przez co straciliśmy jedynie pieniądze. Zostaliśmy oszukani, pokonani i wprowadzeni w błąd. Nasze królestwo nie jest w stanie się już bronić. Prowadząc tyle wojen naraz z tyloma przeciwnikami, to jest po prostu za dużo. Nasi przeciwnicy mają tyfus u siebie, dlatego to się może dla nich skończyć źle i miejmy nadzieję, że tak się skończy, że po prostu wymrą. Szkoda jednak, że nie mamy już stolicy w Białej Grani. Jednakże kto wie, jak to się potoczy. Może rozbudujemy dzięki temu lepiej z Kerstą. Chciałbym, żeby rok 3512 był dla nas lepszy, ale niestety nadciąga armia królowej Rostlogi z Haffingaru, z Samotni. I niestety armia ta składa się aż z 2800 wojów, co nie może skończyć się dobrze dla naszej wyniszczonej chorobami i wieloma konfliktami królowej. Prawdopodobnie... Przegramy również i ten konflikt i będziemy zmuszeni oddać im ziemię, raczej królowa będzie. Od południa idzie na nas kolejny oddział króla Agmara, który ma 1500 wojów, a my również się już postarzeliśmy.
Jarl Hafner ma już 50 na karku. Jest tu całkiem sporo. A Tain u nas została Tainem z Whitewatch teraz i jest nawiedzonym kapłanem, no proszę. Nasz Halvor również sobie całkiem nieźle radzi, rozwija swoje cechy i być może niedługo coś się u niego zmieni. Ulfric jak na razie nie otrzymał praktycznie żadnych interesujących cech przez ten czas, ale wydaje się, że lubi on zajmować się wszelkimi urzędami dotyczącymi zarządzania, co może się okazać dla nas bardzo efektywne i dobre w przyszłości, bo ciężko o dobrego stewarda. No proszę, naszemu władcy wydaje się, że zaczyna go interesować Idrach, której mąż zmarł na kanadyjską gorączkę. No cóż, biorąc pod uwagę fakt, że jest on tchórzem, jest on fanatykiem, pielgrzymem, to raczej stwierdzi, że jest to nieodpowiednie i nic z tego sobie nie zrobi. Tymczasem, zbudujmy coś w Skerstonie. Już zaraz będziemy mieli możliwość postawienia pierwszych murów w tej osadzie. Zbudujmy więc mury. Będą się one budować trochę czasu, jednak wszelkie takie rzeczy są potrzebne. Oczywiście wszystko to toczy się o biel, więc jeżeli nasza Agni przegra wojnę z Hafingarem, to niestety, ale cała biel wyląduje po stronie Hafingaru. Wschodnie marchie miały lepsze czasy za sobą i niestety teraz są po prostu rozbierane na części. Religijnie wszystkie tereny wyglądają praktycznie tak samo, kulturowo również. Jeśli chodzi o ekonomię, wszelka ekonomia wszędzie leży, jedynie imperialne wyspy, cokolwiek mają, to najlepsze państwo możliwe. No i proszę, Halvor został mistrzem jeźdźców. No i nasz przeciwnik oblega już pozostałe dwie prowincje, Darnstadt oraz Gwiazdę Wieczorną, co zaraz może skończyć walkę o te tereny na rzecz naszego przeciwnika.